Cześć, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym następnym wyśmienitym spotkaniu z grą Piją. Tu Sol, z tej strony Angus. Jesteśmy w rozdziale Nocna Sesja. Zobaczmy, co to ciekawego dzisiaj nas spotka w naszej ulubionej grze. Okej. Teraz jak już się nauczyłem poruszać Aidenem, to mogę troszkę poświrować. O, jestem w środku, w człowieku teraz. Dobra, zobaczmy, co tu jest ciekawego w tym pomieszczeniu. Nic z tego nie rozumiem. Tu coś jeszcze jest. Gdzie jesteśmy? Nie wiem, ale jest tu ciemno. Tu są jeszcze jakieś drzwi. O, jest korytarz cały, proszę was bardzo. Za daleko. A tu mogę gdzieś wyjść? Nie, zamknięte. No. No dobra. To wstańmy i zobaczmy, co też ciekawego nas dzisiaj spotka. Hello. Nathan, I'm so tired. Can we go now? Oh, jeez. Is that what time it is? No. I'm sorry. I was concentrating on my work. I know you've had a long day. Hey. This morning I bought your book. What do you say we get you tucked in and I read to you? Yes, please. I must have left it in the other room. Why don't you go in there and get it? I'll finish up here, and then we can go, okay? Sure, I'm on it. Dobra. Tutaj? Ciemno jak w konserwie. So, where did he leave that book? Nie, to chyba nie to. Tu jest. Stop it, Aiden. It's not funny. No tak, bo ona jest małym dzieckiem, jeszcze się boi. Tu jest nasza książeczka. Aiden? Are you doing that, Aiden? Tak, pewnie to, no pewnie, że to on. No, tu idź do tej książki! No. What the fuck? Wow! Co to było? What the fuck? Hello? Ah, you found it. Now we can get down to the serious business of bedtime stories. Jody? Czemu widzę jakieś dwie osoby z przestrzelonymi łbami? You look pale. She looks dead tired is how she looks. Come on, Nathan, let's get her off to bed. Yes. Yes, hold on. Nathan, it's for you. Co tu jest grane? Nathan Dawkins. A, to pewnie jego jakaś córa i żona, a Jody je właśnie widziała martwe. Nathan, what's up? No właśnie. Order, they were coming back from my mother's truck.
driver. Wrong side of the road. Niech zgadnę, nie żyją. They're dead. Jody, let's get you off to bed. Hey, just stay right here. I'll be right back. Come on, Jody. No to lekka załamka. Zawsze w takich grach musi się zdarzyć taki taki przełom w życiu tego drugiego NPC-a, nie? Jakiegoś tam, znaczy tego bohatera drugoplanowego, tak? Który powoduje, że zatraca się albo w swojej pracy, albo w swoim hobby, albo w czymś tam, no nie? Zawsze tak jest. Zobaczcie, w Heavy Rain to samo, prawda? Główny bohater, oprócz niego oczywiście bohaterzy poboczni, czy też jak się potem okazało, też główni. I co? I on też miał jakiś tam właśnie przełom, czy jakieś tam załamanie. No nie? Zawsze coś takiego musi być w grach. Dobra, następny rozdział, misja. General Sheikh Sharif, one of the most dangerous warlords in the country. He commands a heavily armed militia, using it to control several important districts in the city, which means none of our humanitarian aid is getting through. You have to find Jamal. Okay. He relocates twice a day. Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. Not much of a chance he's still there, but it's as good a place as any to start looking. Dobrze, to będzie trudne. No direct engagement with the enemy, no backup. You identify and eliminate your target, then activate your GPS beacon so we can extract you. We need to get you out before sunrise, so don't waste any time. The last American soldier that was captured here was pulled through the city behind a jeep. O kurde. They found his head, one of his legs in a fishing boat. I wouldn't recommend it. No dobra. I'll be back before they even realize what's happening. To jedziemy z Koksem. Watch yourself out there, Jody. I don't want anything to happen to you. Nie będziemy się z nim całować, jak już wspomniałem wcześniej. Nie lubię go. Don't worry. I won't be alone. Okej. Wow, wow, chopper, wow. Nice. Jak Lara Croft albo coś takiego, nie? To co, płyniemy? Aha, okej. Okay. Myślałem, że popływamy sobie, ale jakoś tak nie wyszło. I teraz tak, teraz sobie trzeba przypomnieć to, czego się nauczyłem na treningu CIA, czego już nie pamiętam oczywiście. No direct engagement with the enemy. No backup. Check that there are no soldiers around, Aiden. Ojej. Jest jeden. Jest jeden. Okej. Wow, akurat się przodem obrócił. Hmm.
Nie, to mogę opony ruszyć, dobra. Spokojnie, muszę się nauczyć teraz to obsługiwać tak troszkę. Jeden tu. Goodbye. Tu już żadnego nie widzę. Spokojnie, Aiden, spokojnie. A, nie to chciałem nacisnąć, kurczę. Śmiejcie się, to nie jest to takie proste operować nim. What the fuck? Oż kurde mol. No, zrobiłem to po prostu genialnie. Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. Wow. See if you find anything. Tam jest hotel. Ale tu coś jeszcze jest. Jest bonusik. Haha, proszę bardzo, mamy bonus. What the fuck? Tam ich jest dużo. No dobra, jeszcze ci co... Ja nie mógłbym tej bramy tutaj rozwalić czy coś? Tu jest eleganckie przejście, tylko że jakoś nie bardzo wiem jak to, jak je wykorzystać. Teraz tu są schody do góry. المهم هو ان نكون مع الجانب الصحيح عندما تنتهي كل هذه المعارك.
No dobra, chyba mnie nie widzą. It's on the other side. Co? Aha, czyli nie tędy. A, tędy. Kurde. Tego mogę zabić, ale co zrobię z tym drugim? Kurde, muszę ich rozdzielić najpierw. Aha, teraz już mu nic nie mogę zrobić. No dobra. To się jednak nie udało tak jak chciałem. Myślałem, że mogę jakoś to inaczej załatwić, ale... najwidoczniej nie bardzo. Znaczy mogłem, ale mi po prostu czas już skoczył. Oni już tam poleźli, czyli luksus. Nie, 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 jej, 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 spokojnie, tu, tu, tu. Źle, ale bym se pobiegł. Dobra, to co, spróbujemy załatwić tego najpierw. Nie wiem, czy to było tak... zupełnie po cichu. Ale na pewno było skutecznie. Aha, dobra, to są ci, co jechali samochodem wcześniej. Kurde, za daleko jestem. A, nie tu, do góry. Tutaj był gdzieś koleś. Kurczę, dalej jestem za daleko, no. Teraz już go ewidentnie widzę. A, jeszcze jestem za daleko. Ja.
umieraj. Dobra. Nikogo tu nie widzę. Co tak? Oh fucking shit! Spierdzielili mi. Jasna cholera. Co teraz? Ognisko nam powie co i jak? No, to ten. Dobra. No tak, to wiemy. Tutaj to mi się jeszcze świeciło. No, dawaj newsa. Że też pomyśleć, że to tak ładny hotel i w ogóle tu nikogo nie ma. No tu definitywnie nie chciałbym spaść, ale kamera jest tak obrócona, że nic nie widzę. Dobra. Tu coś jeszcze jest, może ta miska nam coś powie. Stół, o, rewelacja! No, szczytuj. Ona nie powinna rozumieć tych wspomnień tak w ogóle, bo wspomnienia chyba nie są w jakimś tam języku konkretnym. A może są? O, tu jest jeszcze ten... A nie, myślałem, że to jest ten modlitewnik, dywanik, ale widzę, że tutaj jakąś inną bluzkę znalazła. Jest, mamy go. Świetnie, namierzyliśmy gościa. To teraz trzeba jeszcze się tam do niego tylko dostać. No proszę ja ciebie, praca kamery! Praca kamery, obracajże ją! Boże. Tak, wiem, że muszę zejść, ale tu... O, właśnie tam chciałem jeszcze podejść. Dobra, wiesz co, nieważne. Podejdę Aidenem i zobaczę, co się tutaj święci. Nic. Okej, no to co, schodzimy na dół w takim razie. Po cichutku. Najpierw może zobaczmy, czy jakiś niespodzianek tu nie będzie zaraz. Tutaj nie widzę, ale co... LOL! Aiden się zaciął na... No nie wierzę! O kurde! Dużo ich tu. Tędy nie. Tędy. Tak, definitywnie wejdziemy tu.
The fuck, nie wejdziemy tu? Tędy też nie przejdziemy? Ups. Kurde. Czyli jednak będę musiał tamtędy. Się przebijać. Czy ja tu w ogóle coś mogę zrobić? Okej, okay, to wygląda na dobrą trasę. Tylko co by im tu zrobić, żeby ich zwabić w jakieś inne miejsce? To jest tak, tego pasowałoby ściągnąć. Okej, okay, nic nie zauważyli. Tu oni są ślepi jak buce po prostu. Temu trzeba by odciągnąć uwagę jakoś. Kurde, jak? رفاقة لم تتعبوا من هذا الوضع أبدا؟ من أي وضع؟ القتال؟ لا لا أرجوك، أنت عشت في هذا المناخ طوال حياتك. حسنا، أولا الطقس بارد في الصباح، مساخن كالجحيم خلال اليوم. Aha, no chyba, że pójdziemy tędy. Ale tędy by było lepiej, tylko że nie mam jak odciągnąć jego uwagi. Chociaż nie, bo tutaj nigdzie mnie to nie prowadzi, nie? Kurde, no nie, muszę tu wejść. No dobra, tylko że co z tym kolesiem mam zrobić? Aha! O! O fuck! Jaki fart! Już myślałem, że mnie usłyszeli albo coś. Wow! Dobra, gdzie dalej? Tędy? Tego załatwimy pewnie skacząc na niego. What the fuck, co tu się dzieje? No przecież oni mnie tu załatwią od razu. Można czymś odciągnąć ich uwagę? Tak średnio bym powiedział raczej. Dobra. Ten jest załatwiony. Ale to dalej nie zmienia faktu, że ten się lampi prosto w moim kierunku.
No fuck, przecież to będzie widać. Że ja tutaj coś robię. O kurczę, no dobra, nie zostaje nic innego jak go rozpieprzyć, ale słuchajcie, to sobie zrobimy w następnym odcinku już, bo ma odpowiedni timing, także dzięki za oglądanie razem ze mną tego odcinka i widzimy się w kolejnym, gdzie zmierzamy prosto do katedry. Trzymajcie się, cześć! Siema, tu Angus, właśnie oglądałeś mój film, dzięki wielkie, także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym, trzymajcie!